Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj to będzie już ostatni filmik, mam nadzieję, z serii tego, co nam wypada, co nie wypada nosić i co powinniśmy nosić, a co nie. Dzisiaj chcę pogadać właśnie z wami troszeczkę o tych rzeczach, które nie wypada nosić grubasą. Jest coś takiego w naszej mentalności, że nie możemy po prostu, wiecie, nosić pewnych rzeczy, że nam nie wypada, że to jest niesmaczne, że tego się nie powinno nosić, że szczupła osoba to ok, to może nosić, z tym nie ma problemu, ale jak już jesteś gruby, gruba, to już nie. To już ci nie wolno, bo to jest niesmaczne, bo to nie wygląda dobrze, bo to jest nieestetyczne. I na przykład tak jest z crop topami. No wyobraźcie sobie taką sytuację, że idą dwie dziewczyny, jedna jest gruba, druga szczupła. Idą sobie te dwie dziewczyny ulicą i obie noszą crop topy. No i pierwsza myśl, jaka przychodzi nam na myśl, do głowy, co ona nosi, co ona ubrała. W ogóle to nie wygląda dobrze. I oczywiście nie mówimy tu o tej szczupłej dziewczynie, tylko o tej grubej. Jest coś takiego w naszej mentalności, jest coś takiego w naszej mentalności, naszych nawet grubasów. Ogólnie w społeczeństwie jest coś takiego, że pewnych rzeczy nosić grubasom nie wypada. Właśnie to jest na przykład crop top, krótka spodniczka, krótkie spodnie, bluzki na ramionczka, że my powinniśmy się najlepiej ubierać tak. Nie zrozumcie mnie źle, ja lubię tak się ubierać, lubię swetry i tak dalej, ale my w tym momencie mamy 0 stopni na dworze, więc to jest adekwatny ubiór. Natomiast kiedy jest 40 stopni na dworze albo 25, to zdecydowanie mnie nie zobaczycie w takim swetrze i nie zobaczycie mnie całej pozakrywanej, bo nie ma opcji i nie ma nikogo, kto by mnie zmusił do tego, żebym ja chodziła poubierana od stóp do głów, cała zakryta, bo komuś jest niesmacznie patrzeć na mnie i moje fałdki. Nie ma opcji. I to jest coś, co po prostu w moim życiu się nie stanie. Ja noszę krótkie spodenki, noszę spódniczki, takie do połowy uda, nie mówię, że bardzo, bardzo krótkie, ale takie do połowy uda noszę, bo widać moje kolana. I noszę bluzki na ramionczka i uważam, że nikt nie ma prawa mi powiedzieć do tego, że ja nie powinnam czegoś nosić. Czy crop top noszę? Niekoniecznie. Chociaż myślę, że zaczyna się przełamywać w tym aspekcie też. Takie mam postanowienie w tym roku, żeby troszeczkę przełamać swoją szafę i mniej bezpiecznie po prostu chodzić ubraną. Tak mniej odpowiednio dla wszystkich. Bardziej chcę jednak wygodniej dla siebie też chodzić. Ale wiecie, jest pełno teraz dziewczyn na Instagramie plus size, które pokazują, że wiecie, że możesz to ubrać, że to nie jest ten krój nie jest zarezerwowany tylko dla szczupłych dziewczyn, że pewna długość spodni czy spódniczek nie jest zarezerwowana dla szczupłych dziewczyn. Jak będziesz mieć przerwę między udami, to wtedy możesz nosić. No nie, szanowni państwo, tym myślę, że żyjemy w XXI wieku i mamy wolność ubierania się w co chcemy i wyrażania siebie, prawda? Więc jeżeli jest upał, a po prostu ty nosisz długie spodnie i długi rękaw i wciskasz kit ludziom, że o, bo ja tak lubię, bo jestem zmarzluchem, to przestań, po prostu przestań. Jeżeli masz takie poczucie w swojej głowie, że ty myślisz, że kurde, ja nie powinnam tego ubrać, nie powinienem tego ubrać, bo to będzie źle wyglądać, będzie widać, że jestem gruby, to zapewniam cię, że w normalnych, długich ciuchach też to widać, to nie zniknie, a ty po prostu możesz czuć się wygodniej. Możesz i masz do tego pełne prawo. Ja chodzę w bluzkach na ramionczka, nie ubieram długich dekoltów, ale to wiecie dlaczego, jeżeli widzieliście moje dwa poprzednie filmy, ale ogólnie po prostu nie uważam, że to jest coś złego, nie uważam, że to jest coś, co jest po prostu straszne i że ktoś na to patrzeć nie może, bo to jest tak ohydne i obleśne. Tyłka nie pokazuje, cycek też nie, więc nie przesadzajmy, dobrze? Nie przesadzajmy. A to, że zobaczysz troszeczkę ciałka tutaj, czy gdzieś tutaj na brzuszku, to trudno. Przeżyjesz z tym, naprawdę przeżyjesz i nie umrzesz od tego. A ja lubię jak najskłodniej i lubię po prostu się ubierać adekwatnie do pogody, a nie przebierać się, bo ktoś będzie się na mnie gapił. W sensie, wiesz, nie ubiorę krótkich spodenek, bo będą widzieć moje nogi. A w normalnych spodniach to nie widzą. Bo nagle to jest peleryna niewidka i wszyscy jesteśmy 50 kg szczuplejsi w długich rzeczach.
No nie, to jest abstrakcja po prostu. To jest po prostu abstrakcyjne myślenie, które my mamy w głowach, my grubasy szczególnie, mamy coś takiego w głowie, że nam nie wolno pewnych rzeczy nosić, że nam nie wypada, że my nie powinniśmy tego mieć, bo to po prostu nie wygląda dobrze i może lepiej zrezygnować i może lepiej jednak ubrać coś długiego, bo to nie, bo to jest po prostu, będzie ktoś się śmiał, ktoś mi jeszcze zwrócił uwagę, ja będę się po prostu czuć głupio i strasznie. Ale co z tego, jeżeli ktoś ci zwróci uwagę, to spójrz na niego i powiedz, co cię to obchodzi? Nie chcesz, to nie patrz. I koniec dyskusji. No naprawdę dyskusja powinna się skończyć. Nikt nie ma prawa ci zwrócić uwagę o twój ubiór. Nikt, naprawdę nikt. Będziesz nosić, co tylko chcesz, bo możesz. Naprawdę możesz. I oczywiście ja nie mówię tutaj o skrajnościach, ale ubranie krótkich spodenek i bluzki na ramionczka to nie jest żadna zbrodnia, zapewniam Cię. I skoro szczupłe dziewczyny w tym mogą chodzić, to Ty też. I oczywiście też są szczupłe dziewczyny, które nie ubierają krótkich spodenek, bo mają kompleksy związane ze swoim ciałem. I to jest zupełnie normalne. Jeżeli jesteś dziewczyną, która też jest szczupła i nie nosisz tylko długie spodnie, to przestań! Przestań! Po prostu Twoje ciało jest piękne i przestań już myśleć o tym, że jest straszne. Nie będziesz jak te wszystkie dziewczyny na Instagramie, które photoshopują się, albo jak te supermodelki, bo po prostu no nie ma opcji, nie da się tak. To jest taka część, takiej części życia i społeczeństwa, no po prostu. Nie myśl o tych wyjątkach, które mają jakiś tam cudem, wpisują się w ten schemat. Bo nikt inny się nie wpisuje, to jest duża, duża mniejszość. I my musimy zacząć naprawdę o tym myśleć, że to jest coś, co jest po prostu mniejszością, że ci ludzie, ci piękni ludzie, którzy nam są pokazywani wszędzie, to oni są mniejszością, że normalni ludzie tak nie wyglądają. Że przeciętny Kowalski, przeciętna Kowalska wygląda zupełnie inaczej. Ja już abstrahując w ogóle od tego, czy jaką macie figurę, czy macie gruszkę, klepsydrę, chociaż klepsydra to jest przecież też mniejszość, ale cokolwiek, no jakąkolwiek macie figurę. Nie przejmuj się tym, naprawdę się nie przejmuj i noś to, co chcesz. A jeżeli ktoś ci podchodzi zwrócić uwagę, to jemu zwróć uwagę, że nie powinien tego robić. Bądź asertywna i walcz o swoje. I bądź asertywny, walcz o swoje, bo to nigdy inny za ciebie nie zawalczy. Ja oczywiście tutaj jestem, staram się, ale jest w mnie mniejszość na pewno. Jest takich osób, jak ja, jest dużo mniej. Więc musisz zacząć walczyć o siebie i musisz zacząć walczyć o swoje. Chcesz, żeby było ci wygodnie, to ubierz się tak, żeby ci było wygodnie i żeby ci było przyjemnie i żeby ci nie było za ciepło albo za zimno. I po prostu tak się ubierz i nie przejmuj się tym, co ludzie myślą. Bo jak mu się nie podoba, to niech patrzy się gdzie indziej. Nikt nie każe mu tego robić. Nikt nie każe, człowiek musi mnie podziwiać z daleka i po prostu uważać, że jestem najpiękniejsza. Naprawdę nie musi. Mi to nie będzie zupełnie przeszkadzało. A zwracanie uwagi po prostu jest nie na miejscu. Zwracanie uwagi o jakikolwiek ubiór jest nie na miejscu, gdziekolwiek. Oczywiście do sądu nie każe ci się ubierać w krótkie spodenki i bluzkę na ramionczka, no ale jak idziesz gdzieś na miasto, czy idziesz na plażę nawet, to też noszenie strojów kąpielowych w ogóle przez grube osoby, to też jest temat po prostu rzeka, że dziewczyna, która jest grubsza, zamiast ubrać normalny strój kąpielowy, to ubierze spodenki i t-shirt. Bo przecież jej brzuszek będzie widać. Wy to rozumiecie? To jest abstrakcyjne, ale my tak robimy, bo my się czujemy gorsi i czujemy się, że ludzie nas się będą śmiać, że z nas będą w ogóle, będą nas wytykać palcami. A co cię to obchodzi, jak ja wyglądam? Nie podoba ci się, to nie patrz i tyle. A resztę sobie zostaw dla siebie, bo mnie to mało obchodzi. I takim ludziom naprawdę trzeba często to powtarzać. Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. I nagle ci ludzie przestają mówić. Bo nagle nie ma po prostu tej atencji, której potrzebują. I tyle. I po prostu nie trzeba się przejmować. Ja normalnie noszę stroje kąpielowe. I się nie przejmuję. I czy jednoczęściowe, i dwuczęściowe. I trudno, widać mi brzuch. Ale co mnie to interesuje i co kogo to interesuje? Nie interesuje mnie niczyja inna opinia oprócz mojego męża, co najwyżej. Ale oni też nie ma prawa mi niczego zabronić, co ja chcę nosić. Z jakiej racji? Przecież ja to noszę. Ja to ubieram i ja to chcę nosić i nikogo innego to nie powinno interesować. I to jest niesamowicie ważne i to trzeba sobie wbić do głowy, po prostu zapisać, wyryć w ścianie swojej głowy, wyryć sobie w mózgu. Nie obchodzi mnie, co mówią inni. To jest po prostu motto życiowe. Jak cię nie interesuje, co ludzie
mówią na Twój temat, którzy nie są ważni w Twoim życiu, którzy nie mają żadnego znaczenia, to co Cię to interesuje? Po co? Po co się przejmować? Po co się denerwować? Po co się przejmować ludźmi, którzy się nie przejmują Tobą? Powiedz, którzy dla śmiechu i dla zabawy Ci po prostu biją nóż w plecy. Po co Ci tacy ludzie? Po co Ci zdanie takich ludzi na Twój temat? Przecież oni nie mają żadnego znaczenia w Twoim życiu. Więc po prostu idź dalej i przejmuj się tylko tymi, którym na Tobie zależy i których kochasz i którzy kochają Ciebie. Tylko te osoby są ważne, a cała reszta nie. I po prostu trzeba iść z wysoko podniesioną głową, nie przejmować się, mieć wywalongo, wyrąbane i po prostu trudno, idę przed siebie, idę dalej. I ubieram to, co chcę, to, co lubię i wyrażam siebie tak, jak chcę. I koniec, kropka. I nikomu nic do tego. I o tym ja dzisiaj chciałam z Wami pogadać. Ja się bardzo tak, powiem Wam, bardzo angażuję w takie rzeczy, bo ja jestem taka, bardzo mnie wkurzają te rzeczy i wkurzały mnie we mnie, jak nosiłam długie spodnie w wakacje, bo nie wypada nosić krótkich spodenek, albo nie nosiłam bluzek na ramionczka, albo pokażę swoje ramiona i wiecie, i one nie będą brzydko wyglądać i one będą nieestetyczne. Nie. Przestałam to robić i powiem Wam, dużo mi lepiej. I nie przejmuję się tym, że ktoś się gapi. Niech się gapi, no, to jest jego problem. Nie mój. Naprawdę nie mój. Więc zachęcam Was do tego, żeby być odważnym w tym, co się ubiera i odważnie iść po prostu po swoje. Po swoją wygodę i po swoje dobre samopoczucie. I tak samo jest z kolorami. Jeżeli chcesz nosić kolorowe rzeczy, noś i się nie przejmuj. I nie przejmuj się, kto Ci tam co będzie gadał, bo to nie ma większego znaczenia. Dawajcie znać w komentarzach, czy Wy macie na przykład jakieś takie ograniczenia w swoim ubiorze, że nie nosić czegoś, bo na przykład nie wypada. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z filmami, żeby po prostu móc wiedzieć, kiedy też dokładnie jest film, musicie kliknąć dzwoneczek. Jeżeli podobał Wam się ten film i ta tematyka, to zapraszam do lajkowania. No i oczywiście na moje social media, zapraszam Was na Instagrama. Tam możecie do mnie napisać, możecie po prostu zobaczyć, jak sobie codziennie żyję. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!